W naszym studiu jest Piotr Mosak, psycholog i psychoterapeuta, który także przyjrzał się tej sytuacji, a także wielu innym, oraz Magda Steczkowska i jej mąż Piotr Królik są z nami. Witamy Was serdecznie. Są Witajcie. Państwo? Są Państwo i są z nami i z Wami od 24 lat. Ale Piotrek po raz pierwszy chyba bez okularów w naszej telewizji. Odbijała się szyba, wiesz? Bardzo Ci dziękujemy za to, Magda, że go nakłoniłaś. Ale Piotrze, najpierw zanalizujmy tę sytuację, którą mieliśmy przed chwilą na naszej antenie. Patrzyłam na Ciebie, kiedy słyszeliśmy wszyscy, jak partner mówił, że ta sytuacja się pogarsza, jest coraz gorzej. I tak mamy niebezpieczeństwo osobowości nie wiadomo, przemocowej. Bo to były tam kłótnie, ona odchodziła, on ją zmuszał, w końcu ją przykuł. Ona nie może uciec. Ale ona się na to zgodziła, dobrowolnie. A miała wyjście, przepraszam bardzo, ofiary osób przemocowych mają problem z wyjściem ze związku. Czyli o czym to może świadczyć, że ktoś tak bardzo chce nas kontrolować? On postanowił z nią być koniec, nie interesuje go jej zdanie. No właśnie. I uwaga, to nie jest tak, że ja wiem na pewno. No jasne. To jest to niebezpieczeństwo. Czyli jakby ja nie namawiam do takich eksperymentów, bo trudne sytuacje wzmacniają przyjaźń, ale nie mają nic wspólnego z miłością. I oczywiście przyjaźń w związku jest ważna, ale jeżeli nie ma miłości, to będziemy świetnymi przyjaciółmi. I tylko sama informacja o tym, że oni po tym eksperymencie potrzebują od siebie odpocząć, ludzie zakochani siedzą ze sobą 24 na godzinę, nie są związani łańcuchem i nie mają potrzeby od siebie odpoczywać. Więc to wszystko jest mocno podejrzane, zwłaszcza, że temu towarzyszą media. Jasne, jak najbardziej. Media społecznościowe. Ale... Tak. No, natomiast dla nas to tylko też pretekst do rozmowy o tym, czy warto w ogóle wystawiać na próbę związek, czy warto się testować wzajemnie. I dlatego chcemy to pytanie zadać i Magdzie, i Piotrowi. Magda, Piotr, jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Czy warto ryzykować, czy czasami warto postawić sobie jakąś wysoką poprzeczkę w związku po to, żeby dowiedzieć się czegoś o sobie? Myśmy się, szczerze mówiąc, bardzo ubawili oglądając ten materiał i zgadzam się w pełni z panem Piotrem, że ten test raczej ich związkowi tej pary nie pomoże. Na pewno pomoże im w medialnym rozgłosie, no, sama nasza rozmowa o tym świadczy. Tak. Ja mam takie problemy, bo jak żyć tak skuty łańcuchami? Mówiąc najpierw lekko żartobliwie, no, ja mam cotygodniową piłkę czwartkową. Miałbym iść z żoną skutą łańcuchem. Straciłbym prędkość jako bramkoszczelny napastnik. I też byłby problem, bo nie wiedzielibyśmy, czy liczyć ją jako dodatkowego zawodnika, czy nie. No a swoją drogą jestem ciekawa, jak ty, Magda, występowałabyś na scenie skuta łańcuchem z Piotrem. To też nie sądzę, że byłoby wygodne. A to akurat bez większego problemu. No właśnie. Bo musiałbym mieć tylko troszkę dłuższy, żeby do perkusji dosięgnął. My wiesz, na co dzień pracujemy razem, więc to akurat, tak jak mówi Piotr, musiałby mieć dłuższe łańcuchy, ale powiem wam szczerze, że dokładnie zgadzam się z tym, co powiedział zarówno pan Piotr w studiu, jak i mój mąż, że znaczy ja myślę, że to chyba wyłącznie chodzi o rozwój. Nie, no oczywiście, ale potraktujmy ten łańcuch metaforycznie, Magda, metaforycznie, tak, bo chcieliśmy was zapytać, czy warto wystawiać związek na próbę. Ja chciałem teraz troszkę na poważniej, to znaczy po pierwsze mi się wydaje, że życie dwojga ludzi jest taką próbą i takim wyzwaniem, że już niekoniecznie potrzebujemy inne dodatkowe bodźce, ale myśmy na przykład biorąc udział w America Express byli poddani takiej próbie i na początku na przykład ja odmówiłem udziału w tym programie, bo bałem się konsekwencji. Ale poczekaj, odmówiłeś, bo się bałeś, że będziesz głodny, a nie, że nie. Ale była to naprawdę poważna próba i wielu naszych znajomych mówiło, że no, ja chętnie pojadę, ale nie z mężem czy nie z partnerem, tylko z obcą osobą. Myśmy się zdecydowali jechać jako para i powiem teraz naprawdę szczerze i poważnie, czuliśmy taką bliskość, wiesz, między nami, takie nowe doświadczenie. Ale cudowne to. Bliskość wyjątkowa. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy wam dostarczyć takich emocji. Ale to sytuacja była szczególna, ekstremalna, zabawa, udział w programie, a na co dzień jakieś takie banalne sytuacje życiowe. Czy Magda, nie zdarzyło ci się nigdy jakoś tak wypuszczać Piotra, go troszkę przetestować, sprawdzić?
Ja go cały czas testuję i sprawdzam. To, wiesz, on nie ma łatwo, ale prawda jest taka, że wiesz co, tak jak Piotr powiedział, dla mnie to, że dwójka ludzi spotyka się, są z zupełnie innych światów i postanawia, wiesz, założyć rodzinę. My jesteśmy razem 25 lat. Każdy dzień to jest, wiesz, niesie jakieś nowe rzeczy, nowe wyzwania, uczy pokory, uczy, wiesz, bycia razem i zrozumienia drugiej strony, która wychowała się w zupełnie innej, wiesz, rodzinie, z innymi rzeczami się interesuje bardzo często. Oczywiście. Więc dla mnie niezwykłe jest samo to, że tak jak my potrafimy być tyle lat razem i co najważniejsze jest, to jest miłość. I dlatego to, co pan Piotr powiedział, no wszystko fajnie, że przyjaźń, przykucie, ale bez miłości to w ogóle nie ma sensu. Taka tworzenie po prostu związku. No tak. Przede wszystkim takie małżeństwo, związek, to jest eksperyment sam w sobie, prawda? Nikt dokładnie, nam nie daje gwarancji, że miłość jednocześnie jest składa się nie przymusem. Tak, ale jednocześnie to słowo miłość, definicja miłości składa się z tylu odcieni, prawda, z tylu różnych innych słów. Tolerancja, tak, wybaczenie, tak, no, ale zapomnienie. Właśnie to, co padło, pokora miłość, tak. Wybór. Mhm. My doświadczamy i tak, eksperymentem w związku jest samo życie wspólne. To już jest eksperyment. Ciągle się coś zmienia, pojawiają się dzieci, zmieniamy pracę, zmieniamy miasto, zmieniamy znajomych. To wszystko ciągle jest też, no tak, albo nagle w naszym życiu dzieje się taka sytuacja, że zamieszkujemy z kimś, albo postanawiamy zamieszkać. Dokładnie. Z kimś. I to jest siłą rzeczy, rodzaj testu niewymyślonego. Życie. A tak. Chodzenie w łańcuchu jakby jest czymś dziwnym. My nawet jesteśmy w stanie się uprzeć, że te 3 miesiące wytrzymamy. Oczywiście. Tylko co dobrze, to da ale związkowi, powiedz, Piotr, co to da miłości? Dobrze, ale Piotr, powiedz, czy warto testować tak związek na samym początku? Zamieszkajmy jeżeli razem. Jeżeli wybieramy, próbę, umawiamy się, tak jak oni, umówili się, ok, bierzemy udział w tym eksperymencie, jest rozmowa, nie, zastanawianie. Nie, zostawmy. Tak, ale wiesz, ja chcę wprowadzić. I jeżeli my się umawiamy na coś, że chcemy sprawdzić siebie, nie wiem, idziemy w góry na tydzień, na tak. przykład, ale żeśmy się umówili, nikt nikogo nie zmusza, jesteśmy zabezpieczeni, mamy telefony do GoPro, mamy jakby wszystko, to okej. Okay. Natomiast zmuszanie kogoś, albo chodź, sprawdzimy, czy na związek będzie fajny, wyjedźmy bez pieniędzy do Azji. No ale ja nie chcę, ale będzie fajnie. I jakby pamiętajmy, że też w tej miłości, tak jak powiedziałeś, różne odcienie, ktoś się zgadza, no bo głupio jest odmówić. I to już nie jest miłość, to jest jakby trochę przymuszenie, to jest trochę uzależnienie, to jest jakby miłość ma być szczera, prawdziwa i ma być wyborem. My siebie mamy wybierać, a nie siebie jakby do siebie zmuszać. Dobra puenta, Piotr Mosak, bardzo dziękujemy. Magda Staczkowska i Piotr Królik byli. Pozdrawiamy. Przepraszam, Magda, Piotr, wy nie jesteście teraz związani z kuci, bo tak jest. Ale chyba jesteście siebie. Związani kabelkiem, co? Kabelkiem, zauważyłam. Dobra, to się rozłączcie, już się możecie się rozłączyć. Udało się. Nie. To z tym pięknym obrazkiem kończymy.